Jak żyć, kiedy dopadają mnie wątpliwości? To słuchajcie, sięgam po poradniki. I dzisiaj, na Waszą prośbę, wybrałam 7 moich ulubionych poradnikowych tytułów, które być może Wam i również pomogą. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny sierpniowy dzień. wita was, Olga z Wielkiego Puka. Wiadomo, w życiu nie bywa lekko. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie dręczące nas pytania. Nie urodziliśmy się ze wszystkimi możliwymi umiejętnościami. No przynajmniej ja się nie urodziłam. I właśnie dlatego, kiedy dręczy mnie jakieś zagadnienie, kiedy chciałabym rozwiązać jakiś problem, kiedy chciałabym się ulepszyć w jakiejś konkretnej dziedzinie, to wtedy właśnie sięgam po poradnik. Najprościej rzecz ujmując, ja po prostu sięgam po takie publikacje, które mi pomogą w danym temacie na daną konkretną chwilę. I zaznaczam to tylko dlatego, że wiem, że istnieją tacy czytelnicy, którzy po poradniki sięgają dość kompulsywnie, nie tylko dlatego, że to jest ich ulubiony gatunek na przykład. No ja do takich czytelników nie należę. I stąd właśnie w dzisiejszym filmie jest taki ograniczony wybór poradnikowych tytułów, to znaczy wybrałam siedem tych, które ja uznałam w ciągu całego mojego życia za najlepsze i za najbardziej pomocne. To moim zdaniem są poradniki najlepsze z najlepszych, te, które pomogły mi rozwiązać konkretny problem, te, które przekazały mi Coś wartościowego, i mam nadzieję, że te tytuły również Wam w czymś pomogą, jeżeli takiej pomocy będziecie poszukiwać. I na początek zaczniemy od poradników dotyczących życia osobistego i na samych. I na początek 12 życiowych zasad antidotum na chaos Jordana B. Petersona. Słuchajcie, ja uwielbiam oglądać doktora Petersona w sieci. Jest wspaniale opanowany, jest elokwentny, jest otwarty na wszystkich wokół i nie boi się odpowiadać na trudne pytania. I dlatego uważam, że jeżeli szukacie tego jednego, jedynego tytułu pośród tych poradników, który miałby Wam pomóc się ogarnąć wewnętrznie i stanąć na nogi, to będzie to właśnie 12 życiowych zasad. Jordan B. Peterson być może jest jest kontrowersyjny, ale moim zdaniem jest również na swój sposób genialny, dlatego że w tym poradniku zawarł 12 naprawdę prostych życiowych zasad, które pozwolą Wam się podnieść z kolan, podnieść swoją głowę, stanąć wysoko i wreszcie zmierzyć się z życiem po prostu się zmierzyć barami. Na przykład mów prawdę, a przynajmniej nie kłam. Bądź precyzyjny w tym, co mówisz. Albo nie porównuj się z tym, kim inni są dzisiaj, ale z tym, kim ty byłeś wczoraj. Jest tutaj co nieco o dyscyplinie codzienności, jest o odpowiedzialności, jest również sporo o pewności siebie i o budowaniu tej pewności siebie, właśnie. A na dokładkę, wszystko jest pokazane w taki zdroworozsądkowy sposób i nie przytłacza, ale inspiruje, a to moim zdaniem jest najważniejsze w poradnikach. Co również warto zaznaczyć, to jest poradnik dla wszystkich. Jest niesamowicie uniwersalny dla każdego na każdym etapie życia. I to jest, moim zdaniem, chyba najlepszy taki życiowy poradnik, właśnie. Życiologia Miłosza Brzezińskiego. I słuchajcie, ja Miłosza Brzezińskiego poznałam dzięki podcastowi Mała Wielka Firma. Jego cudownie zabawne, stand-upowe wystąpienia zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie i od razu przekonały mnie do niego. W życiologii pokazuje, jak ważne jest, by dbać o wszystkie aspekty naszego życia. O naszą pracę o nasze życie domowe, ale także o nas samych. Nazywa to trzema życiowymi ogrodami, o które po prostu trzeba dbać, po to, żeby odnaleźć życiową harmonię i równowagę w takiej naszej codziennej egzystencji. To, co mi się ogromnie podoba w tym poradniku, to jest podejście Miłosza do życia w ogóle, to znaczy nie udawajmy sami przed sobą, że będziemy we wszystkim najlepsi, ale dbajmy zarówno o innych, jak i o siebie i pamiętajmy o tym, żeby być również otwartym na innych właśnie. To, co warto zaznaczyć moim zdaniem, to jest to, że życiologia jest naszym polskim poradnikiem odnosi się do naszej rzeczywistości i daje bardzo konkretne przykłady, które właśnie odnoszą się do nas. I przeczytam wam taki fragment: "Jak bardzo powinienem myśleć o sobie? W głowie wnikliwego czytelnika zrodzi się prędzej czy później pytanie: a ja? Dalai Lama powiedział, że każdy powinien być codziennie co najmniej przez godzinę sam. Kiedy więc jest czas dla mnie?". I tutaj y, ominę zabawne fragmenty i zabawne y, przykłady, ale powiem Wam tak. Nie da się ustać równo na trzeciej nodze, kiedy nie mamy już siły. A poza tym, co to za pomysł, żeby o sobie myśleć na końcu, i co to za pomysł, żeby tak nudno zblokować sobie cały dzień? To jest pomysł z czasów manufaktur, a te czasy już się skończyły. Trzeci taki życiowy poradnik to Ikigai, japoński sekret długiego i szczęśliwego życia Hektora Garcia i Francesca Miralesa. I to jest, słuchajcie, moje odkrycie ostatnich tygodni. Jak wiecie, ja dość sporo pracuję, a kiedyś miewałam takie momenty wręcz pracoholizmu i po prostu życiowego przepracowania. Bywało naprawdę ciężko, ale wiadomo, w życiu nie bywa lekko. To, co jest najważniejsze i to, co pokazują nam autorzy tego poradnika, to jest to, że trzeba sobie znaleźć swoje ikigai, czyli pasję swojego życia. Ikigai to jest inaczej sens życia, to jest właśnie ta pasja, dzięki której będziecie chcieli wstawać każdego dnia z łóżka, bez względu na natłok waszych obowiązków. To może być na przykład Wasza praca, byłoby idealnie, ale może być też ogródek działkowy, to mogą być Wasze domowe roślinki, to może być gotowanie, robienie na drutach, no cokolwiek, po prostu Wasza pasja, Wasze wielkie hobby. Chodzi po prostu o coś, co sprawia Wam niebywałą radość, bo jak się okazało, radość to jest właśnie ten faktor, ten czynnik, który przedłuża życie. A skąd to wiadomo? No właśnie udowodniono to naukowo na dużej grupie Japończyków, jak się okazało, którzy przekroczyli już setkę i wciąż jeszcze dzisiaj dają prawdziwego czadu. Podrzucam Wam japońskie sposoby na łagodzenie stresu. Bierz kąpiele dłuższe niż zazwyczaj, słuchając podczas nich relaksującej muzyki. Korzystaj z dostępnych na rynku soli stymulujących rozluźnianie mięśni. Zachowuj ład i czystość na biurku w pracy, w domu, w swoim pokoju i w całym otoczeniu. Jeśli zauważasz u siebie nieuzasadnione napięcie, prawdopodobnie musisz zacząć od zrobienia wokół siebie porządku. Albo wykonuj masaż głowy uciskając ją palcami. A teraz dwa poradniki, które moim zdaniem naprawdę przydają się w pracy. I pierwszym takim poradnikiem jest Getting Things Done Davida Allena, czyli sztuka bezstresowej efektywności. A prostymi słowami, jak ogarnąć swoją pracę w taki sposób, że nie zostaniemy przytłoczeni obowiązkami i nie zwariujemy po prostu. To jest idealna pozycja, słuchajcie, dla wszystkich, którzy pracują w domu i lub posiadają własną firmę. Na przykład właśnie ja jestem kimś takim. Ale nie tylko, dlatego że jeżeli pracujecie, w biurze i nie możecie się właśnie ogarnąć ze swoimi codziennymi sprawami, to ta książka sprawi, że spojrzycie na to w zupełnie inny sposób. Często mnie, kochani, pytacie, jak to jest możliwe, że ja tyle czytam, do tego pracuję, a na dokładkę jeszcze jakoś żyję przecież. I powiem wam, że 10 lat temu David Allen przyczynił się właśnie do tego mojego sukcesu, efektywności. I tak jak powiedziałam, książkę czytałam jakoś 10 lat temu, a do dzisiaj stosuję te porady. I kolejny poradnik, który świetnie sprawdzi się w pracy, ale nie tylko, czyli TED Talks, oficjalny poradnik TED, jak przy Przygotować wystąpienie publiczne, napisane przez Chrisa Andersona, który jest szefem obecnym TED-u. I teraz tak, TED, jak wiecie, to są legendarne już wystąpienia na całym świecie, więc jeśli uczyć się wystąpień publicznych w ogóle, to właśnie warto robić to od najlepszych. Chris Anderson jako szef i prezes TEDu pokazuje bardzo dokładnie, na czym w ogóle polega fenomen tych wystąpień. Zgłębia ich charakterystykę i daje bardzo cenne wskazówki, które pomogą nam, czytelnikom, właśnie rozwinąć nasz warsztat mówcy. Całość dopełnia anegdotami, zdradza kulisy niektórych wystąpień, a na dokładkę, co moim zdaniem najważniejsze, udowadnia, że sztuka dawania wystąpień tych mniejszych i większych nie polega wcale na jakimś talencie, z którym się urodziliśmy. Ale na dokształcaniu się i na doświadczeniu, którego nabieramy z każdym kolejnym wystąpieniem. A teraz poradniki dotyczące codzienności. Slow Fashion, modowa rewolucja Joanny Glogazy. Tutaj pokazuję Wam okładkę, dlatego że ja sama mam e-booka tej książki. I teraz tak, nie wiem, czy kojarzycie to nazwisko, ale Joanna Glogaza zaczynała jako blogerka modowa, a potem ewoluowała, założyła własną firmę, rozwinęła się, teraz ma swoją własną kolekcję piżam, no i dalej się w ogóle rozwija i pozostaje dla mnie bardzo inspirującą osobą, bardzo inspirującą kobietą. Jest mistrzynią mody i życia w duchu slow, na tak zwanym zwolnieniu, z dala od tego pędu i tej dzikości i trendów, które nas cały czas uderzają z jednej i z drugiej strony. To właśnie dzięki jej książce okazało się, że w szafie wcale nie muszę trzymać tych ubrań, które trzymam tam od tysięcy lat i wcale ich nie noszę. Że warto docenić ubrania naszych babci i naszych mam, dlatego że w ich szafach można odnaleźć prawdziwe perełki sprzed lat. I to jest słuchajcie, prawda. Dzięki Joannie również wiem jak czytać metki na nowych ubraniach, które kupuję, ale również jak dbać o te ciuchy, żeby służyły mi jak najdłużej. Jeśli znacie Joanne z internetu, to wiecie, że jest minimalistyczną, stonowaną, taką spokojną osobą i taka właśnie jest ta książka, jak również bardzo precyzyjna. I jak zerwać z plastikiem Willa McCaloma? I jeśli słuchajcie, śledzicie mnie na Instagramie, to dobrze wiecie, że od jakiegoś czasu podjęłam już walkę, żeby walczyć z plastikiem w moim otoczeniu. To wszystko dlatego, że jakiś czas temu, kiedy byłam na krótkim urlopie, to nagle dostrzegłam, jak mnóstwo niepotrzebnego plastiku zbiera się wokół mnie. No i w ogóle, no to było coś przerażającego, tak jak nagle się zorientowałam. I akurat słuchajcie, przeglądając Harper's Bazaar natrafiłam właśnie na ten tytuł, jak zerwać z plastikiem. Kupiłam, przeczytałam i pomału wdrażam właśnie te porady McCalloma w moje życie, na tyle, na ile mogę oczywiście. To co moim zdaniem naprawdę warto tutaj zaznaczyć, to jest to, że Will McCallum niczego nam nie każe, niczego nie narzuca, nie narzuca przede wszystkim żadnej ideologii, ale pokazuje bardzo życiowe sposoby jak z tym plastikiem walczyć i jak się go pomału pozbywać? Jak po prostu eliminować plastik dla nas samych na tyle, na ile pozwala nam normalne życie? Jeśli śledziliście mojego Instagrama, to widzieliście właśnie te pięć wskazówek, jak zrezygnować z plastiku. I to jest, słuchajcie, wszystko, co musicie wiedzieć na początek, a potem możecie iść dalej i pomału przeszukiwać swój dom i pozbywać się i zamieniać produkty. To jest naprawdę niesamowita książka dla początkujących z ekologią w ogóle. No ja na ekologii za bardzo się nie znam, przyznam Wam szczerze. Ale chciałabym, no chciałabym żeby, żeby tego plastiku po prostu było mniej. I ta książka mi w tym pomaga. A na zakończenie mam dla was bonus dawno nie było bonusa, i tym razem jest bonus dla wszystkich tych, którzy nie za bardzo lubią poradniki same w sobie obejrzeli ten filmik i szukają czegoś, co zastąpi im wszystkie poradniki razem wzięte. I jest to stoicyzm na każdy dzień roku 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia autorstwa Ryana Holidaya oraz Stevena Hansa.

I tutaj, kochani, wam podpowiem, że większość życiowych poradników czerpie swoje mądrości właśnie z filozofii stoickiej, dlatego warto taką książkę mieć na podorędziu. Tutaj, słuchajcie, stoickie formuły, przepisy na życie i życiowe mądrości są pokazane w bardzo przejrzysty sposób i są podzielone na 365 dni w roku z konkretnymi datami. I przeczytam wam fragment: mamy 23 sierpnia, więc mam dla was fragment na 23 sierpnia. W twoim najlepszym interesie. Wyjaśnij więc, dlaczego mędrzec nie powinien się upijać, ale zrób to nie słowami, lecz ukazując fakt brzydoty i ochydy tego stanu. Można bardzo łatwo wykazać, że tak zwane przyjemności, gdy wykraczają ponad właściwą miarę, są niczym innym jak karą i są to słowa seneki z listów moralnych do Lucjusza. A tutaj poniżej mamy wytłumaczenie, mamy wyjaśnienie, mamy lekkie i króciutkie omówienie właśnie. Znajdziemy tutaj jeszcze Marka Aureliusza, Epikteta, Seneke właśnie, innych stoickich myślicieli. Dostajemy również wprowadzenie do filozofii stoickiej w ogóle, dzięki której dostrzeżemy, jak wiele poradników czerpie właśnie od stoików. Moim zdaniem absolutnie pozycja obowiązkowa, no i bardzo inspirująca. Kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że tytuły, które wybrałam Was zainspirują, spodobały się Wam, że również będziecie po nie sięgać, jeżeli właśnie będziecie mieli jakiś konkretny problem. Moim zdaniem to są naprawdę świetne poradniki, które autentycznie potrafią pomóc. No, mi słuchajcie, pomogły. Ja tutaj jestem właśnie efektem tych działań. Dawajcie mi też koniecznie znać, czy wy czytacie poradniki i jakie poradniki wy polecacie. Jestem ogromnie ciekawa. Mam również jeszcze kilka innych poradnikowych tytułów w zanadrzu, również jeszcze kilka czeka na mnie, więc zobaczymy, być może powstanie również druga część tego filmu. I kochani, pamiętajcie, wszystkie te poradniki znajdziecie również we wpisie na blog. Tam znajdziecie okładki, znajdziecie również szczegółowe tytuły. Tytuły, więc zaglądajcie, jeżeli potrzebujecie takiej ściągi, link do bloga znajdziecie w opisie pod filmem. Dawajcie mi koniecznie znać, polecajcie inne tytuły, a my kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na recenzję tatuażysty z Auschwitz i dlaczego nie polecam tej książki. A jeśli jesteście nowi, to witam was serdecznie i zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!